Słuchajcie, w tym odcinku ogólnie opowiem wam odnośnie typowej rzeczy, w sensie, dobra, siema, witam was w nowym filmie, ale dzisiaj ogólnie, wy też tak macie, że lubicie święta, ale tak jakby, jakby denerwuje was dużo rzeczy, które się w te święta dzieje, bo ja tak mam, że ja lubię święta, wszystko nie, ale no jednak denerwuje mnie sporo rzeczy, które podczas tych świąt po prostu się dzieje, jest. Słuchajcie, ściszę ten telewizor, bo przecież denerwuje mnie, że nic nie słychać. Dobra, więc tak, słuchajcie, po prostu będę wam opowiadał o rzeczach, które mnie mega denerwują w Wigilię i powiedzcie mi po prostu, czy wy też tak macie. I czy te rzeczy po prostu was też tak denerwują, jak mnie, ale dobra. Więc tak, pierwszą rzeczą to jest tak trochę przedświątecznie bardziej. Nie wiem, czy wy też tak macie, bo tu nie będą akcje, które mają wszyscy, ale też tak trochę, które ja mam bardziej. To na pewno taka akcja, że wiecie, ubieranie choinki. W sensie dla mnie, nie wiem, bo pewnie sobie tak teraz mówicie, no ale co w tym niby jest dziwnego, no ubieranie choinki. Tak, tylko że wiecie, jak to jest w rodzinie, kiedy planujesz ubrać choinkę, już z rana wstaniesz, pójdziesz do piwnicy, weźmiesz choinkę, ubierzesz ją, pójdziesz po ozdoby, kupisz, no wszystko zrobisz, a co się okazuje, jak ci budzik napierw o 8 rano? Co robisz z telefonem? Dobra, wiecie, co mu to mogę? Dobra, udajmy, że to jest telefon, a ja śpię i on dzwoni. No. Okej, po prostu jakoś tak średnio lubię ubierać choinkę, bo po prostu to jest nam najmniej potrzebna rzecz w Wigilię, bo to jest drzewo, które se stoi i no niby jest to tradycja i bla bla bla, okej. No ale jednak, no po co? Znaczy no jest drzewo, które ma ozdoby i se stoi. No wiem, że to jest tradycja, ale no ja po prostu, wiecie, narobi się człowiek, 3 godziny nad tym przestoi, a i tak potem to nie dosyć, że będzie wam zasłaniało telewizor, denerwowało was, bo lampki, bo świeci wam i no. Dobra, ogólnie nie wiem, czy wy też tak macie, ale kolejną rzeczą, która mnie też irytuje, to jest, gdy ktoś po prostu, nie wiem, po prostu ja tak zawsze mam, że po prostu ubieracie się już, wychodzicie do dziadków, tam wiadomo, do cioć, do wujków, na Wigilię po prostu, nie? I nagle ktoś, kto się zawsze musi wystroić jak modnisza, bo przecież idziemy na jakiś pokaz mody. Przecież nie idziemy do Wigilii, do babci, przecież idziemy na pokaz mody do Nowego Jorku. No mam w sumie koszulkę ze Stanami. Ja czegoś takiego nienawidzę. Po prostu ktoś się ubiera i patrzcie, przedstawiam taką sytuację z taką na przykład babcią, nie? Poczekajcie. O! Widzisz? Ładnie się przystroiłam? Czy może mam ubrać coś innego? Nie wiem, babciu, no szczerze, tą bluzkę możesz mieć, albo coś jakąś taką inną, tam spódnicę założyć. No dobra, to zaraz jestem. A tak? Mogę iść? Nie, babcia, spodnie są takie średnie. No co jeszcze, co? Pff. A tak? Nie wiem, no tak możesz iść, tak mi się podoba. Kurczę, wiesz co, mi tak średnio się podoba. Poczekaj, sama lepiej się decyduje. 5 godzin zasranych później. Dobra, to możemy już teraz jechać. Babcia, ale jakby my już byliśmy u babci i właśnie wróciliśmy. W każdym razie też nie napiszcie, czy wy tak macie na przykład z babcią, bo ja tak mam. Ale napiszcie, czy wy też tego nie lubicie. No i dobra. Kolejną rzeczą to jest to, gdy już jesteście tam gdzieś u babci, u cioci na Wigilii, jecie przy stole i pada najgorsze pytanie z waszych ust. Po zjedzeniu na przykład. Czy mogę już iść odpakować prezenty? Ja nie wiem, czy wy też nienawidzicie się o to pytać, ale ja jak mam się o to zapytać, to przysięgam. Patrzcie, jak się pytam, nie? Udaję, że wszystko okej. Okay. Mamo, bo już zjadłem, mogę opakować prezenty? No jasne, Filip, możesz. Ja sobie tak myślę, kurde, nie zapytam się, bo przecież tu jest 50 babci i 40 dziadków. Wszyscy się będą tak na mnie patrzeć, jak się o to zapytam. Nienawidzę tej sytuacji i dlatego częściej unikam tych pytań, ale no jeżeli
Uznam, że się nie stresuję, to się o to pytam, ale generalnie nie lubię się o to pytać. Okej, kolejną sytuacją jest to, że gdy już dostaniesz prezent od jakiejś babci, nie? I nieważne, czy powiesz jej, że na przykład, nie wiem, że znaczy chodzi mi, że tu będą dwa przykłady, nie? Ale podam wam może jako pierwszy ten gorszy, dobra? Że po prostu, tak jakby powiedzmy, że macie już, nie wiem, albo w sumie będą w sumie trzy przykłady. Że macie już tak tyle, ile ja lat, czyli 11, 12, coś takiego, nie? Ja akurat mam 11, no ale to powiedzmy, że właśnie jesteście w moim wieku, nie? I nie bawicie się już zabawkami, nie? Kompletnie, nie, już was to nie interesuje, nie? I wasze babcie, znaczy, dobra, no może nie wszystkie, ale no, znaczy taka babcia, której o tym mówicie cały czas i wykazuje się, że ona o tym zapamiętuje, no bo skąd mówi, fajnie, Filipku, że czerpiesz nowe pasje. Czyli mówi to z takim przekazem, jakby już rozumiała, że nie bawicie się zabawkami. A co dostajecie na Wigilię? Jakieś klocki, którymi się różnie bawicie, jakieś samochodziki, jakieś gówno, tak, wie co, Janusz wie co. Ja tego zbytnio nie lubię, albo dobra. Albo jeszcze inny przykład, Wigilię, kiedy chcecie mega dostać jakąś rzecz, na przykład, nie, mówicie na przykład wszystkim, że, znaczy nie wszystkim, tylko na przykład jednej osobie, że fajnie, na przykład tacie, albo może jakiejś babci czy cioci, na przykład, że wiesz co, babciu, fajnie by było, gdybyś na przykład, nie wiem, w tym roku kupiła, co ja tu mogę chcieć, powiedzmy, że chcę, o, powiedzmy, że chcę taką kulę, nie, która, taką kulę, mam taką fajną słoinką, która załóżmy, że kosztuje tak 20 zł, nie? No i prosicie właśnie babcię, czy by wam kupiła taką, znaczy nie pokazuje takiej, tylko pokazuje za niby, że w telefonie. Kupisz mi babcię taką kulę? Babcia mówi, jasne Filipku, a ile ona kosztuje? Ja mówię, no z tego co widzę to 20 zł. Babcia mówi, dobrze, kupię ci. Kiedy nadchodzi 24 grudzień? Podchodzi do ciebie babcia z opłatkiem, mówi wszystkiego najlepszego, wnuku, żebyś się pozbierał w tym nowym roku niedługo. I co jeszcze pada z jej ust? Mówi i wali do ciebie tak. Mówi, Filipku, wiesz, że bo nie mogłam tej gwiazdy znaleźć, tej tam kuli, czy czego chciałeś, więc masz tutaj tamte dwie dychy, idź sobie kup tą kulę. I teraz podam wam wasze myśli i wszystko tej sytuacji w trzech aktach. Akt pierwszy, wewnętrzne dobra, nie będę przeklinał. Wkurzenie. Dobra, wewnętrzne wkurzenie, bo nie chcę mi się już przechylać z tym chrząkaniem. Wewnętrzne wkurzenie po prostu. Myślcie sobie, podawałem jej dokładny adres tego sklepu. Ona ma 10 minut spacerem tego sklepu, a jeszcze może sobie podjechać autobusem. 4 przystanki. To jest niecały, to jest ponad, to jest kilometr może. Ale nie, bo jej się nie chce iść. Bo jak leci jej jakiś ulubiony serial, czy coś, jakieś M jak miłość, czy nie co, to wtedy już nie pójdzie, bo serial jest ważniejszy od Wigilii. No, i wtedy, no, i jeszcze kolejną sytuacją, albo nie, jeszcze jest jedna sytuacja z prezentami, której też nie lubię, że powiedzmy, że na przykład osoby, które zamawiają prezenty na Wigilię dużo wcześniej, nie? Że powiedzmy, że tak na początku już grudnia, nawet coś takiego, nie? No i wam zamawiają te prezenty, nie? Poczekajcie chwilę, bo coś tu muszę zrobić. O! Nie no, teraz to jest trochę za źle. Chwila, coś tu. O! Tak jest ok. No i załóżmy, że na przykład zamawiałem te prezenty tak właśnie z, no powiedzmy, 10 dni wcześniej, albo nawet 15, nie? I zamawiałem wam ten prezent, nie? I na przykład nie dosyć, że nie zamówią dokładnie tego, co chcieliście, bo napisaliście im jak byk, dokładnie tak samo jak tej babci, co chcecie. A oni po prostu, no wiadomo, że ja nie krytykuję tego, no wiadomo, że można się pomylić i bla bla bla, tylko po prostu wam mówię, że no nawet widzieli to ogłoszenie i chcieli już tam wejść, ale jednak ostatecznie kupili, sobie powiedzieli, nie, kupię coś innego, na pewno Filip nie będzie zły, albo ktoś tam inny, nie? No i daję wam to coś i na przykład wy tak mówicie,
Dzięki babci, ale ja chciałem po drugie. Babcia mówi, no wiesz, no dobrze Filipku, no ale tam pomyliło mi się. No, pomyliło mi jej się. Weszła na inną stronę i już jej się nie chciało iść na tamtą, gdzie jest to właśnie, co chciałeś dokładnie, i zamówiła ci podobne, nie myląc się, tylko wiedząc, że tamto, co ja chciałem, dokładnie było tam i wystarczyło zmienić stronę, to nie, ja się tego nie chcę. Zamówiła ci coś podobnego i wiedziała, że się z tego nie będziesz cieszył, ale ją już to nie interesuje, bo zaraz się barwy szczęścia zaczynają i ona musi iść oglądać. I dlatego też tego nie lubię. Dobra, bo teraz trochę o prezentach za dużo wiechem. Następną akcją, której nie cieszę w Wigilię, to jest po prostu taka, że gdy już wszyscy się zbierają do domu, nie? Po prostu wiecie, wszyscy się zbierają, nie? Albo nie, to będzie zaraz. Na przykład, że powiedzmy, że ktoś ma najbliżej do babci domu, a przyjeżdża najpóźniej. Ja na przykład tak mam zawsze z wujkiem, nie? Że wujek po prostu mieszka najbliżej właśnie babci chyba, bo to są jakieś tam 2-3 km czy nawet, czy coś takiego właśnie. A zawsze jak już przyjeżdżają na Wigilię, to przyjeżdżają do 40 minut po tych, co wszyscy, nie? I nieważne, czy jesteście głodni, czy chcielibyście już jeść, wręczyć sobie opłatek, prezenty, ich to nie interesuje, bo nie, no muszą jeszcze dokończyć serial, jeszcze muszą zjeść sobie coś tam, pić ku, jeszcze muszą się wykąpać, jakby się nie... Nie, dobra. Coś tam jeszcze muszą się ogarnąć, to zrobić. I no. I następną jeszcze sytuacją, której też nie lubię, to jest, gdy ktoś też tak przyjeżdża, powiedzmy, tak jakby za wcześnie. Że za wcześnie to jest też taka sytuacja, że wiecie, że ja też tego nie lubię, ale na przykład jak ktoś przyjdzie za wcześnie, na przykład powiedzmy, że babcia ustala godzinę, że wszyscy się zjeżdżamy do niej o 18, nie? Tak mówię wstępnie, że tak o 18, nie? Sorry, tak kaszel, ja po prostu trochę kaszel, coś mi tam dolega. Jakiś taki kaszel dziwny mam ostatnio. Więc, no dobra, ubocznie mówiąc tak właśnie ten, nie? Że ktoś przyjedzie wcześniej, na przykład gdzieś o 17.30, nie? Już jest u babci, babcia mówi, o, a ty tak wcześniej, a na ktoś mówi, no tak, wiesz, bo potem by było ciężko, bo ktoś na przykład jedzie autobusem, nie? No autobusy w Wigilię to jest, no nie oszukujmy się, trochę ciężki transport. Ja wszystko w tym rozumiem, że autobusy mogą przez następny pierdylion godzin nie jeździć, ale nienawidzę tego, gdy ktoś się tym chwali, że przyjechał wcześniej. Jak już przyjadą wszyscy, usiądą przy stole, zaczną gadać, wszystko, to ta jedna osoba musi mówić, a wiecie, bo ja przyjechałem wcześniej, już byłem u Grażyny pół godziny wcześniej i sobie już usiadłem, już mi kawkę zrobiła, już było tak gorąco, już wszystko, kaloryfery na 5 włączone, wszystko już było tak ładnie przyszykowane, sianko jej pomogłem wsadzić, wszystko pomogłem. Ja, jak coś takiego, to mam ochotę ci po prostu powiedzieć, zamknij się, nikt nie chce tego słuchać. Oczywiście wiadomo, że tak nie powiem, no bo to był skandal, ale no wiadomo, tak po prostu chciałbym powiedzieć komuś, kto tak zaczyna pierdzielić, nie? Generalnie nie wiem, czy dużo osób się ze mną zgodzi w tych kwestiach. Pewnie tak, ale dobra, kogo mnie ja oszukuję? Wiecie co? Ja chciałem wam tylko powiedzieć, żebyście mieli udane święta i żebyście chociaż nie byli chorzy, tak jak ja. Bo ja jeszcze nie wiem, czy w ogóle gdziekolwiek pojadę, bo w takim stanie jak teraz to... to nie wiem właśnie, czy gdzieś w ogóle pojadę. Więc ja chociaż wam życzę, żeby wam się udało. Jak już ja nie pojadę, to już się trudno mówi, ale może chociaż wam się uda. Dobra, wiecie co? Życzę wam udanych świąt i... No, co no, widzimy się w następnym odcinku. No to... Nada.